Paweł będą chodzić, będzie wstąpił. Pododdziały baczność! Pododdziały skocz! Serdecznie witam Państwa na uroczystości związanej z wręczeniem sztandaru Szkole Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej. Dzisiejsza uroczystość odbywa się w mieście, którego tereny od czasów średniowiecza wchodziły w skład ziemi liwskiej. Miasto ma bogatą przeszłość historyczną. W czasie kampanii napoleońskiej zostało zniszczone. Podczas powstania listopadowego trzykrotnie doszło do walk w mieście. Kałuszynianie brali również czynny udział w powstaniu styczniowym. Walki z Niemcami na terenie Kałuszyna toczyły oddziały 1. Dywizji Piechoty Legionów. Żelazna dywizja dowodzona przez generała Wincentego Kowalskiego we wrześniu 1939 roku brała udział w walkach pod Pułtuskiem i Wyszkowem. Po zajęciu Siedlec dowództwo niemieckie skierowało część sił do Kałuszyna, aby okrążyć 1. Dywizję Piechoty. Miasto stało w płomieniach. Walki na terenie miasta trwały od 11 do 12 września. Po krwawych nocnych walkach Kałuszyn został zdobyty. 6. Pułk Piechoty za bojową postawę w walce o Kałuszyn został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Bitwa o Kałuszyn to jedna z najbardziej krwawych bitew 6. Pułku. W walkach pułk stracił 177 żołnierzy, wśród nich do dzisiaj 24 pozostaje nieznanych z imienia i nazwiska. Wszyscy spoczęli na cmentarzu parafialnym. Wśród swoich podkomendnych spoczywa generał Wincenty Kowalski. Ogromne straty poniosła ludność cywilna, która aktualnie włączyła się do walki z wrogiem. Do rangi symbolu rosła heroiczna postawa Zygmunta Krauzego i podkomendnych, którzy oddali wraz z nim życie w obronie swojego rodzinnego miasta. Mimo tak ogromnych strat w Kałuszynie Polacy odnieśli sukces, przerywając pierścień okrążenia i zmuszając przeciwnika do wycofania się w kierunku Siedlec. Walki pod Kałuszynem były też jedną z bitew kampanii wrześniowej, zakończonej polskim zwycięstwem, gdzie obowiązek walki o wolność i suwerenność ojczyzny żołnierze wypełnili z honorem. Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej oraz rozkazem komendanta głównego żandarmerii wojskowej z dnia 25 czerwca 2019 roku
Z dniem 1 lipca 2019 roku rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej z 8 czerwca Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej otrzymała imię pułkownika Felicjana Plato Bałabana, a święto szkoły ustanowione zostało na dzień 1 lipca. Felicjan Plato Bałaban urodził się 20 października 1891 roku w Husiatynie. Uczęszczał do szkoły ludowej w Tłumaczu, następnie do gimnazjum wyższego w Stanisławowie. Pobierał również nauki w gimnazjum jezuitów w Bąkowicach. W 1910 roku ukończył 8 klasę i zdał egzamin dojrzałości w gimnazjum w Brzeżanach. Studiował na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Lwowskiego. Przed I wojną światową rozpoczął pracę w Powiatowej Kasie Oszczędności w Brzeżanach w charakterze bilansisty. Był członkiem Związku Walki Czynnej z Istrzelca. Występował wówczas pod pseudonimem Felek. W 1914 roku rozpoczął służbę w Legionach Polskich. Walczył w 1 Pułku Legionów. Następnie przeniesiony został do oddziału Żandarmerii Polowej 1 Brygady Legionów Jana Jur Gorzechowskiego. Posługiwał się wtedy pseudonimem Orszu. Do lipca 1915 roku był szefem ekspozytury etapowej żandarmerii w Kętach. W sierpniu i wrześniu tego roku w Lublinie prowadził nielegalną działalność agitacyjno-werburkową do Legionów. Od listopada do lutego 1916 roku dowodził posterunkiem żandarmerii w Kowlu. W 1917 roku został dowódcą posterunku żandarmerii przy 2 Pułku Ułanu w Mińsku Mazowieckim. W październiku wraz z korpusem skierowany został na front do Bukowiny. Felicjan Plato Bałaban do 10 kwietnia 18 roku był internowany w obozie na Węgrzech. Następnie został wcielony do cesarsko-królewskiej armii i skierowany na front włoski. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego w stopniu podchorążego i wziął udział w obronie Lwowa. W 1920 roku został przeniesiony do Korpusu Żandarmerii i wyznaczony na stanowisko szefa sekcji organizacyjno-mobilizacyjnej Dowództwa Żandarmerii Polowej przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego. W marcu został awansowany na porucznika, następnie zaś zweryfikowany w stopniu rotmistrza. Do maja 21 roku pełnił służbę w Dowództwie Żandarmerii Polowej. W okresie od listopada do października 22 roku był oddelegowany do Grupy Operacyjnej generała Szeptyckiego, której zadaniem było zajęcie Górnego Śląska. Po rozformowaniu Grupy Operacyjnej przeniesiony został do 6 Dywizjonu Żandarmerii we Lwowie. Pełnił tam obowiązki naczelnika wydziału. Z dniem 13 listopada 28 roku został przeniesiony do kadry oficerów żandarmerii i również wyznaczony na stanowisko w Dowództwie Żandarmerii Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. 1 września 1939 roku mianowany został naczelnym szefem żandarmerii w sztabie naczelnego wodza. Osadzony w Oflagu w Düssel do końca II wojny światowej, po wyzwoleniu przez Amerykanów powrócił do kraju. Zmarł 1 lutego 1975 roku we Wrocławiu, pochowany na cmentarzu w Gliwicach. Szanowni Państwo, na miejsce uroczystości przybył pierwszy zastępca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Piotr Błazeusz, komendant główny Żandarmerii Wojskowej, generał dywizji Tomasz Połuch, w asyście komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej pułkownika Piotra Niemiec. Meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości złoży dowódca uroczystości podpułkownik Radosław Lasota. Pododdziały, baczność! Na prawo, bacz! Thank you.
Pododdziały baczność! Pododdziały sport! Szanowni Państwo, nastąpi teraz podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegrany zostanie hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Pod oddziały baczność! Na prawo! Patrz! Poczet flagowy baczność! Do podniesienia flagi państwowej marsz! Poczet flagowy podczas dzisiejszej uroczystości tworzą dowódca pocztu, podporucznik Michał Osiecki, flagowy młodszy chorąży Mariusz Murawski. Asystuje kapral Hubert Pruchnicki. Niezwykłą rangę ma ceremonia podniesienia flagi państwowej na maszt. Jako symbol naszego państwa jest ściśle związana z tradycją i współczesnością naszej ojczyzny. Jest przedmiotem chluby całego narodu. Pododdziały baczność! Pododdziały sport! Głos zabierze komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, pułkownik Piotr Niemiec. Szanowni panowie generałowie, szanowni panie starosto, szanowni księże kapelani, panowie komendanci dowódcy, panie, panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze, dostojni goście. W imieniu własnym i komendanta Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej, starszym chorążem sztabowym Dariuszem Błażewskim, mam niezwykłą przyjemność i zaszczyt
powitać wszystkich na dzisiejszej uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego dla Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej. Niezmiernie się cieszę, że razem z nami obecni są także znamienici goście, których pragnę przywitać, dziękując jednocześnie za przybycie. To dla nas wielki zaszczyt, stąd też serdecznie witam reprezentującego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministra Obrony Narodowej, Pana Generała Broni Piotra Bazeusza, pierwszego zastępcę Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Serdecznie witam Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Pana Generała Dywizji Tomasza Połucha, Ojca Chrzestnego Sztandaru. Oraz Matkę Chrzestną, Panią Mirosławę Trendę, kierownika klubu Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Jest mi niezmiernie miło powitać przedstawiciela Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Kamilę Nalewkę. Serdecznie witam włodarzy powiatu mińskiego, miast oraz gmin na czele ze starostą powiatu mińskiego, Panem Antonim Janem Tarczyńskim, przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru. Witam także burmistrza miasta Kałuszyn, w którym odbywa się ta wyjątkowa uroczystość, pana Arkadiusza Czyżewskiego. Serdecznie witam przedstawicieli duchowieństwa, na czele z reprezentującym biskupa polowego Wojska Polskiego, księdza prałata kanonika pułkownika Adama Prusa, proboszcza parafii cywilno-wojskowej w Mińsko-Mazowieckim oraz dziekana prawosławnego żandarmerii wojskowej księdza podpułkownika Łukasza Goduna. Miło mi powitać szefa sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, pana pułkownika Sławomira Niemirkę, byłego komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Jest z nami także pierwszy komendant Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej, starszy chorąży rezerwy Sebastian Sudoł, który tworzył Szkołę Podoficerską i zapoczątkował proces ubiegania się o nadanie sztandaru. Witamy. Witam komendantów terenowych i specjalistycznych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej. Witam serdecznie dowódcę garnizonu Mińsk-Mazowiecki, dowódcę 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsko-Mazowieckim, pana pułkownika pilota Krzysztofa Stobieckiego oraz komendantów służb mundurowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej garnizonu Mińsk-Mazowiecki. Miło mi powitać reprezentującą komendanta stołecznego Policji, naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, panią młodszą inspektor Aldonę Polichę. Witam serdecznie przedstawicieli centrów szkolenia oraz szkół podoficerskich rodzajów sił zbrojnych. To dla nas ważne, że jesteście z nami. Miło mi powitać przedstawicieli Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej Żandarm, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Witam dyrektorów oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych powiatu mińskiego wraz z delegacjami klas mundurowych. Szczególnie witam panią Apolonię Żołądek, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku wraz z uczniami klas mundurowych, którzy po zakończeniu uroczystości wykonają dla państwa pokaz musztry parady. W sposób szczególny witam wszystkich przedsiębiorców, darczyńców oraz członków Komitetu Fundatorów Sztandaru, którzy wsparli ufundowanie sztandaru i jednocześnie bardzo Państwu za to dziękuję. Witam Orkiestrę Wojskową Siedlec oraz Kompanię Honorową wraz z Pocztem Flagowym Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Witam wreszcie żołnierzy i pracowników Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej oraz Szkoły Podoficerskiej, dla których dzisiejsza uroczystość jest naprawdę szczególnym wydarzeniem. Witam bardzo serdecznie mieszkańców miasta Kałuszyn oraz wszystkich tych, których nie wymieniłem z imienia i nazwiska. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie. To dla nas ważne, że są Państwo razem z nami w tak ważnej chwili. Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w uroczystości. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, w tej chwili rozpocznie się uroczysta ceremonia wręczenia sztandaru. Ojcem chrzestnym sztandaru jest komendant główny Żandarmerii Wojskowej, generał dywizji Tomasz Połuch. Natomiast matką chrzestną jest pani Mirosława Trenda, kierownik klubu żandarmerii, długoletni pracownik resortu obrony narodowej. O odczytanie aktu ufundowania sztandaru proszę przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundatorów, starostę powiatu mińskiego, pana Antoniego Jana Tarczyńskiego. Akt organizacyjny
z dnia 8 września 2022 roku o powołaniu Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim imienia pułkownika Felicjana Plato-Baławana. My niżej podpisani tworzymy w dniu 8 września 2022 roku Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, którego celem jest ufundowanie sztandaru dla Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim imienia pułkownika Felicjana Plato-Baławana. Powołuje się Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim imienia pułkownika Felicjana Plato-Baławana, zwany w treści niniejszej uchwały Społecznym Komitetem. Do zakresu działalności Społecznego Komitetu należeć będą sprawy związane z organizacją i gromadzeniem funduszy z przeznaczeniem na cele ufundowania i uroczystego wręczenia sztandaru, w szczególności wykonanie sztandaru zgodnie z projektem oraz przygotowanie związanych z tym uroczystości. Ponadto na pokrycie kosztów przeprowadzenia zbiórki oraz wydatków administracyjnych i promocyjnych uroczystości. Organizacja i gromadzenie funduszy będzie polegało na przeprowadzeniu zbiórki środków finansowych poprzez dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto bankowe Społecznego Komitetu Fundacji. Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim imienia pułkownika Felicjana Plato-Baławana tworzą przewodniczący Antoni Jan Tarczyński, starosta miński, sekretarz Arkadiusz Krzyżewski, burmistrz Kałuszyna, skarbnik Joanna Mirosława Zabuła-Sidorowicz, skarbnik Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej Żandar. Członkowie komitetu: pułkownik dr Sławomir Niemirka, szef sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, pułkownik Piotr Niemiec, komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, pułkownik Jacek Kazimierski, komendant ośrodka oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej, pułkownik pilot Krzysztof Stowiecki, dowódca garnizonu Mińsk Mazowiecki, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Witold Kikolski, wicestarosta powiatu mińskiego, Marcin Jakubowski, burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki, Arkadiusz Śliwa, burmistrz miasta Sulejówek, Adam Ciszkowski, burmistrz Halinowa, Dariusz Jaszczuk, burmistrz Mrozów, Marcin Uchman, burmistrz Cegłowa, Antoni Janusz Piechowski, wójt gminy Mińsk Mazowiecki, Krzysztof Kalinowski, wójt gminy Dębe Wielkie, Kinga Sosińska, wójt gminy Stanisławów, Bogdan Świątek-Górski, wówczas wójt gminy Latowicz, obecnie burmistrz gminy Latowicz, miasta i gminy Latowicz, Hanna Wocial, wójt gminy Jakubów, Stanisław Duszczyk, wójt gminy Siennica, Mirosław Bieda, prezes Stowarzyszenia Żandarm, oddział terenowy Mińsk Mazowiecki, ksiądz biskup dr Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, pułkownik Łukasz Godun, kapelan prawosławny Żandarmerii Wojskowej, ksiądz pułkownik Adam Prus, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim, inspektor Sławomir Rogowski, komendant powiatowy policji w Mińsku Mazowieckim, Henryk Skrzeczkowski, prezes Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej Żandar, Zbigniew Grzesiak, burmistrz senior miasta Mińsk Mazowiecki. Przewodniczący Społecznego Komitetu reprezentuje komitet na zewnątrz, upoważnia się przewodniczącego Społecznego Komitetu do wystąpienia w imieniu Społecznego Komitetu z wnioskiem do ministra obrony narodowej o wyrażenie zgody na ufundowanie sztandaru dla Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim imienia pułkownika Felicjana Plato-Baławana. Środki zgromadzone na działalność Komitetu
wyodrębnione są na oddzielnym rachunku. Społeczny Komitet dysponuje środkami samodzielnie. Do pobierania i rozliczania środków finansowych upoważniony jest Skarbnik Społecznego Komitetu. Komitet kończy działalność do osiągnięcia celu, dla którego został powołany. Za chwilę nastąpi symboliczne wbicie gwoździ honorowych i złożenie podpisu pod aktem ufundowania sztandaru. Zapraszam pierwszego zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała broni Piotra Błazeusza. Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, ojca chrzestnego sztandaru, generała dywizji Tomasza Połucha. Uprzejmie proszę matkę chrzestną sztandaru, panią Mirosławę Trendę. W imieniu wojewody mazowieckiego pan Kamil Nalewka. W imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej starosta powiatu mińskiego pan Antoni Jan Tarczyński. W imieniu biskupa polowego Wojska Polskiego, proboszcz parafii wojskowej w Mińsku Mazowieckim, ksiądz pułkownik Adam Prus. Dowódca garnizonu Mińsk Mazowiecki, pułkownik, dyplomowany pilot Krzysztof Stobiecki. Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, pułkownik Piotr Niemiec. Komendant Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej, starszy chorąży sztabowy Dariusz Głażewski. Przedstawiciel pracowników Wojska Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej pani Małgorzata Skrobisz. Przedstawiciel podoficerów Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej, młodszy chorąży Mateusz Małasiewicz.
Proszę o odczytanie aktu nadania sztandaru i listu okolicznościowego. Panie generale, generał Falka, proszę o pozwolenie zabrania głosu. Pododdziały Baczność! Na podstawie artykułu 10 ustęp 1 ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej nadaję Szkole Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej imienia pułkownika Felicjana Plato-Bałabana w Mińsku Mazowieckim sztandar jako znak uosabiający Rzeczypospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru. Podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Pododdziały Spoczni! O odczytanie listu i poświęcenie sztandaru w imieniu biskupa polowego Wojska Polskiego proszę księdza pułkownika Adama Prusa oraz zastępcę prawosławnego ordynariusza wojskowego, dziekana żandarmerii wojskowej, księdza podpułkownika Łukasza Goduna. Szanowny panie komendancie, panie i panowie oficerowie, podoficerowie, drodzy żołnierze, szanowni państwo, serdecznie pozdrawiam uczestników dzisiejszej uroczystości z okazji wręczenia sztandaru Szkole Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Nie mogąc osobiście wziąć udziału w tej uroczystości, zapewniam o mojej duchowej łączności i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Gratuluję otrzymania sztandaru i życzę wielu sił oraz wytrwałości w stawianiu czoła nowym wyzwaniom dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wierzę, że podążanie tą niełatwą drogą w służbie wspólnemu dobru przyniesie wam osobistą satysfakcję. Przyjmijcie sztandar jako bezcenny dar. Niech jego widok zawsze napełnia was dumą oraz przypomina o męstwie, odwadze i honorze polskiego żołnierza. Drodzy żołnierze, życzę również, aby wasze umiejętności, talenty i możliwości zostały dobrze spożytkowane. Niech na tej drodze towarzyszy wam opieka Maryi, Matki Żołnierza, Hetmanki Żołnierza Polskiego. Pragnę podziękować za udział w dzisiejszej uroczystości i Eucharystii, która jest okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za otrzymane łaski. Niech wspólna modlitwa i ofiara mszy świętej będą umocnieniem wiary i więzi z Chrystusem. Życząc obfitości Bożych łaski i radosnego świętowania, serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa. Podpisał biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego. Szanowni państwo, nastąpi teraz poświęcenie sztandaru Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego ukazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbie braci. Błogosław także ten sztandar wojskowy Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej imienia pułkownika Felicjana Plato-Bałabana. Spraw, aby wszyscy, których ten sztandar jednoczy,
byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Boże nasz, któryś usłyszał Mojżesza mającego rozprostarte ręce ku Tobie i tym naród izraelski umocniłeś nad Amalekitami i gotującemu się do bitwy Jozuemu, nakazałeś słońcu w znaku zwycięstwa stanąć, także i teraz usłysz nasze prośby ku Tobie zanoszone i wojsko to tu zgromadzone umocnij i pobłogosław. Daj mi waleczne serca i anioła światłości poślij im. Boże mocny, który w ręku swoim trzymasz losy ludzi, nie pomnij na grzechy nasze i wzmocnij z wysokości siły Twojej i pobłogosław w szkole podoficerskiej żandarmerii wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Daj im śmiałość, myśli i serce nieustraszone, aby pod cieniem tego poświęcanego sztandaru z odwieczną prawdą Bóg, honor, ojczyzna podążali jak pod obroną świętych i dochowali przysięgi żołnierskiej do końca swego życia, wierbiąc bezgraniczną Twoją dobroć, pokornie błagamy Cię. Pobłogosław ten sztandar i niech będzie on symbolem żołnierskiej jedności i drogowskazem pokoju obrońcom ojczyzny naszej, wybawiając od wszelkiego złego utrapienia. Albowiem Ty jesteś mocą i umocnieniem i pokojem naszym. I Tobie chwałę oddajemy, z Ojcem Twoim nie mający początkiem, najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pododdziały, baczność! Na prawo, patrz! Poczet sztandarowy szkoły podoficerskiej, baczność! Przed front szyku, marsz! W skład pocztu sztandarowego wchodzą dowódca pocztu, starszy sierżant Arkadiusz Boziński, sztandarowy starszy kapral Paweł Mróz, asystent kapral Paweł Prokopiuk. Proszę pierwszego zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała broni Piotra Błazeusza, komendanta Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej oraz starszego chorążego sztabowego Dariusza Gławrzewskiego oraz rodziców chrzestnych o podejście do sztandaru. Proszę rodziców chrzestnych o przekazanie sztandaru w imieniu społeczeństwa przedstawicielowi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej celem jego wręczenia komendantowi Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej.
Proszę zastępcę szefa sztabu generalnego, komendanta szkoły podoficerskiej oraz rodziców chrzestnych o zajęcie miejsca na trybunie. Poczet szkoły podoficerskiej. Bastos! Do prezentacji sztandaru. Marsz! Szanowni Państwo, przed chwilą został wręczony sztandar. Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu, po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Na stronie głównej płata pośrodku krzyża kawalerskiego umieszczono wieniec z wizerunkiem orła białego. W rogach płata wpisany jest skrót SPZW, stanowiący skrót nazwy jednostki. Na stronie odwrotnej płata pośrodku krzyża kawalerskiego umieszczono napis Bóg, honor, ojczyzna. Pododdziały, bastość! Pododdziały, spójrz! Proszę o...